Arkadiusz Błażyca, Finansowe rymowanki Kota Biznesika. Domowy budżet. Wyobraź sobie szafę, gdzie same szufladki. Każda stworzona na inne wydatki. Jest taka na jedzenie, mieszkanie czy ratę. Pomiędzy nimi rodzice podzielą wypłatę. Jeśli nie chcesz znaleźć się w żadnych kłopotach, upewnij się, że w każdej leży należna kwota. Mówisz pieniążkowi, gdzie ma dojść, zanim pójdzie. Ta szafka to inaczej domowy budżet. Kiedy uda się wypełnić każdą z tych półek, nie musisz martwić się o żaden rachunek, a wszystko, co zostało z wypłaty jeszcze, możesz wykorzystać na cokolwiek zechcesz. Pamiętaj jednak o pewnej złotej zasadzie, że najpierw oszczędzam, a potem się bawię. Pomoże to uniknąć ci sporo złości, bo nic tak nie cieszy jak własne oszczędności. Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli podoba ci się to, co robię, wpisz w Google krzyżyk Tata Mariusz i wybierz najwygodniejszą ścieżkę do pozostania na bieżąco. Ilisku, dzięki, że jesteś i do usłyszenia.